Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kropelek nadziei. Dziś, jako że jest wtorek, przyjrzymy się tajemnicom bolesnym różańca. Każda z tych tajemnic prowadzi nas przez najtrudniejsze chwile życia Jezusa, ale także przez nasze własne cierpienia. Modlitwa różańcowa staje się wówczas naszym wsparciem, wspominając, że przez cierpienie prowadzi droga do zmartwychwstania. W przyszłych odcinkach zajmiemy się również tajemnicami radosnymi, chwalebnymi i światła, ale dzisiaj skupmy się na tajemnicach bolesnych. Ogólne wprowadzenie do tajemnic bolesnych. Jak przez różaniec możemy odnaleźć uzdrowienie duszy? Cierpienie to temat, z którym każdy z nas musi w pewnym momencie życia się zmierzyć. Tajemnice bolesne różańca przypominają nam o tym, że Jezus również przeszedł przez bolesne doświadczenia i że Jego cierpienie ma głęboki sens. Modlitwa różańcowa towarzyszy nam w momentach bólu, wskazując, że nasze trudności mogą prowadzić do duchowego uzdrowienia, jeśli ofiarujemy je Bogu. W pierwszej tajemnicy widzimy, jak Jezus modli się w Ogrodzie Oliwnym, przeżywając strach i smutek. Jego modlitwa była ucieczką do Ojca, wyrazem całkowitego zawierzenia Bożej woli. Podobnie my, odmawiając tajemnice bolesne, możemy zrozumieć, że nasze cierpienie nie jest bezcelowe. Prowadzi nas ku duchowej przemianie i większej jedności z Bogiem. Modląc się różańcem, w szczególności tajemnicami bolesnymi, uczymy się nie tyle unikać cierpienia, co przekształcać je w ofiarę, która może przynieść owoce zarówno w naszym życiu, jak i w życiu tych, za których się modlimy. Jezus, który przyjął cierpienie na siebie, uczy nas, że w chwilach trudności możemy znaleźć pokój, ufając Bożej obecności w każdym momencie naszego życia. Tajemnice bolesne pomagają nam zbliżyć się do tego pokoju. Modlitwa w ogrójcu. Jak modlitwa Jezusa w ogrójcu uczy nas zaufania w chwilach lęku? Pierwsza tajemnica bolesna, modlitwa Jezusa w ogrójcu, to jeden z najbardziej wzruszających momentów w Ewangeliach. Jezus, wiedząc, że zbliża się Jego męka, zmaga się z lękiem i bólem psychicznym. Modlitwa: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, ukazuje całkowite zawierzenie Jezusa woli Ojca. Dla nas, modlących się różańcem, to wezwanie, by w najtrudniejszych chwilach życia, gdy odczuwamy strach, niepokój czy bezsilność, oddawać swoje troski Bogu, nawet jeśli nie rozumiemy Jego planu. W tej tajemnicy widzimy także, że Jezus nie był sam w swoim bólu. Prosił apostołów o wsparcie, choć oni zawiedli, zasypiając. To przypomina nam, jak ważne jest, byśmy nie izolowali się w trudnych chwilach, ale prosili innych o wsparcie modlitewne. Czasami sami możemy czuć się samotni w ogrodzie, ale różaniec staje się naszym wsparciem, prowadząc nas do Boga, który zawsze jest blisko. Dzięki tej tajemnicy uczymy się, jak wielką moc ma modlitwa w chwilach cierpienia. Uczymy się też, że cierpienie, nawet to duchowe, może nas prowadzić ku głębszej jedności z Bogiem. Biczowanie Jezusa. Jak biczowanie Jezusa ukazuje niesprawiedliwość świata i cierpienie niewinnych? W drugiej tajemnicy bolesnej kontemplujemy okrutne biczowanie Jezusa.
To bolesne doświadczenie ukazuje nie tylko fizyczne cierpienie, ale także cierpienie, które dotyka niewinnych ludzi na całym świecie. Jezus, który nie uczynił nic złego, został skazany na okrutne męki, co przypomina nam, że często to najsłabsi i najbardziej niewinni cierpią z powodu niesprawiedliwości świata. Ta tajemnica prowadzi nas do głębszej refleksji nad tym, jak modlitwa może pomóc nam zrozumieć i współodczuwać ból innych oraz jak możemy wspierać tych, którzy doświadczają podobnego cierpienia. Biczowanie jest również przypomnieniem, że nasze własne cierpienia, które wydają się czasem niesprawiedliwe, mogą być złączone z cierpieniem Chrystusa. Kiedy modlimy się różańcem, powierzamy Bogu nasze bóle i prośby, wierząc, że w naszych cierpieniach nie jesteśmy sami. Jezus przyjął biczowanie z pokorą, ukazując nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto wierzyć, że Bóg ma swój plan. Nasze cierpienie ma sens, gdy ofiarujemy je Bogu. Korona hańby, korona chwały. Jak cierniem ukoronowanie Jezusa uczy nas pokory i wytrwałości w znoszeniu upokorzeń. Trzecia tajemnica bolesna, cierniem ukoronowanie, to obraz upokorzenia i wyszydzenia Jezusa. Żołnierze kładą na Jego głowę koronę z cierni i wyśmiewają Go, nazywając królem Żydów. To wydarzenie pełne bólu fizycznego, ale także psychicznego. Ukazuje nam, jak Jezus przyjął na siebie nie tylko cierpienie, ale także upokorzenie i hańbę. W dzisiejszym świecie również spotykamy się z upokorzeniami, zarówno osobistymi, jak i społecznymi, a ta tajemnica przypomina nam, że nawet w takich momentach Jezus jest blisko nas. Kiedy modlimy się nad tą tajemnicą, jesteśmy zachęcani do refleksji nad naszym podejściem do cierpienia i upokorzeń. Czy potrafimy z godnością znosić trudne sytuacje? Czy w momentach, kiedy świat nas nie rozumie i poniża, potrafimy wznieść swoje serce ku Bogu? Jezus, który przeszedł przez cierniem ukoronowanie, pokazuje nam, że nawet największe upokorzenia mogą być drogą do chwały, jeśli potrafimy ofiarować je Bogu z miłością i zaufaniem. Krzyż życia. Jak dźwiganie krzyża przez Jezusa może być przykładem dla nas w codziennych trudach? W czwartej tajemnicy bolesnej Jezus bierze na siebie ciężar krzyża i rozpoczyna drogę na Golgotę. To jeden z najbardziej dramatycznych momentów w Jego męce, kiedy musi zmierzyć się z fizycznym bólem oraz psychicznym wyczerpaniem. Krzyż, który dźwiga, to symbol naszych codziennych problemów, trudności, cierpień. Jezus pokazuje nam, że mimo ogromnego ciężaru warto zaufać Bogu i z odwagą przyjąć swoje życiowe krzyże. Dla nas modlitwa nad tą tajemnicą jest zaproszeniem do refleksji nad naszym własnym podejściem do trudności. Czy staramy się uciekać od cierpienia? Czy przyjmujemy je z pokorą, tak jak Jezus? Każdy z nas ma swój krzyż, ale możemy ofiarować go Bogu, wierząc, że przez nasze cierpienia możemy współpracować z Jego planem zbawienia. W tej tajemnicy uczymy się, że nawet najcięższe chwile życia mogą prowadzić do zbawienia, jeśli poddamy się woli Bożej. Największa ofiara.
jak śmierć Jezusa na krzyżu jest najwyższym wyrazem Bożej miłości do człowieka. W piątej tajemnicy bolesnej Jezus umiera na krzyżu na Golgocie. To kulminacyjny moment Jego męki, w którym dobrowolnie ofiarowuje swoje życie za grzechy ludzkości. Ta tajemnica przypomina nam, jak wielką cenę Jezus zapłacił za nasze zbawienie. Cenę swojego życia. Jego śmierć na krzyżu to najwyższy wyraz miłości, ofiary i przebaczenia. Modlitwa nad tą tajemnicą wprowadza nas w głęboką kontemplację nad znaczeniem ofiary i miłosierdzia. Jezus oddaje swoje życie, abyśmy mogli zyskać życie wieczne. Jest to tajemnica nie tylko Jego cierpienia, ale przede wszystkim Jego triumfu nad śmiercią. Przez Jego śmierć zostaliśmy uwolnieni od grzechu, a modlitwa różańcowa pomaga nam lepiej zrozumieć, jak wielką łaską jest dar zbawienia. To także wezwanie do wdzięczności i naśladowania Jezusa w naszym codziennym życiu, do gotowości do poświęceń i miłości do bliźniego. Owoce cierpienia. Jakie owoce duchowe przynosi medytacja nad tajemnicami bolesnymi? Medytacja nad tajemnicami bolesnymi różańca prowadzi nas do głębszego zrozumienia miłości Boga oraz ofiary Jezusa Chrystusa. Każda z tych tajemnic uczy nas cnoty cierpliwości, pokory i zawierzenia woli Bożej, nawet w najtrudniejszych chwilach życia. Wydaje się, że ból i cierpienie są czymś negatywnym, ale w świetle tajemnic bolesnych odkrywamy, że mogą one przynieść owoce duchowe, takie jak pokój, wewnętrzna siła i większa ufność w Boży plan. Dzięki tym rozważaniom możemy uczyć się przyjmować cierpienie nie jako karę, ale jako drogę do głębszej relacji z Bogiem. Tajemnice bolesne pokazują nam, że każde cierpienie ma swój sens, jeśli jest przeżywane w jedności z Chrystusem, który pierwszy przeszedł drogę krzyżową. To także wezwanie do solidarności z innymi, którzy cierpią, oraz do modlitwy za nich. Odmawianie różańca, a szczególnie medytacja nad tajemnicami bolesnymi, przynosi wielkie duchowe owoce. Różaniec prowadzi nas do pokoju serca, zaufania Bogu oraz dojrzałości duchowej. Zrozumienie, że Bóg jest obecny w każdej chwili naszego życia, szczególnie w chwilach trudnych, przynosi nam siłę, aby stawić czoła życiowym wyzwaniom. W dzisiejszym świecie pełnym niepewności i cierpienia, różaniec może być prawdziwym źródłem pokoju i nadziei. Zachęcam Was, abyście nieustannie trwali w modlitwie różańcowej, która prowadzi nas do Jezusa przez Maryję. Na zakończenie chciałbym Was zaprosić, już tradycyjnie właściwie, do dzielenia się swoimi doświadczeniami z modlitwą różańcową w komentarzach. Jak różaniec wpłynął na Wasze życie? Czy odczuliście jego duchowe owoce w swoim sercu? Dziękuję Wam za ten dzisiejszy wspólnie przeżyty odcinek i pamiętajmy, że Bóg jest z nami na każdej drodze życia, szczególnie tej pełnej cierpień i wyzwań. Za chwilkę jeszcze zaproszenie do radości, a ja już Wam mówię, szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z Księgi Syracha.
Oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Gdyby zapytać, czego najbardziej potrzebuje każdy człowiek, to na pewno większość odpowiedziałaby, że uśmiechu. Lecz nie uśmiechu ironicznego, kpiącego, wymuszonego, który krytykuje i pomniejsza wszystko, ale uśmiechu szerokiego, jasnego, radosnego, otwartego na drugiego człowieka. Lecznicze znaczenie śmiechu znali już starożytni lekarze. Obecnie wraca się do terapii śmiechem. Testy wykazały, że jedna minuta śmiechu znaczy dla organizmu tyle, co 45 minut relaksu fizycznego. Śmiech to rodzaj oczyszczenia organizmu przez pozbycie się agresji, którą każdy nosi w sobie, a która obraca się przeciw niemu, wpędzając w chorobę. Uśmiechajmy się więc często, pamiętając słowa piosenki. Uśmiechaj się rano, uśmiechaj wieczorem, uśmiechaj przez cały dzień.